Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Na początek będę się musiał w ogóle zorientować w sytuacji, w jakiej w tym momencie się znajdujemy, ponieważ odcinki, które do tej pory oglądaliście, dla mnie minęło od nich jakieś 2,5 tygodnia. One wszystkie były nagrane z ogromnym wyprzedzeniem, z dużym zapasem, na właśnie jakieś 2,5 tygodnia, a to dlatego, że miałem urlop i teraz wracam do tego naszego świata, do naszej FIFA po naprawdę bardzo długiej przerwie. Oczywiście sprowadziliśmy sobie ostatnio Cristiano Ronaldo, to dobrze pamiętam. Sprowadziliśmy również Eriksena, to też pamiętam. Koulibaly, też środkowy obrońca, do nas dołączył. Więc troszkę zmian w tej drużynie było, no ta drużyna naprawdę wygląda dobrze. No, ja muszę tutaj sobie wszystko poprzypominać troszeczkę, na czym to się skończyło. Mamy dzień 18 sierpnia 2024, więc końcówka okienka transferowego, ale zanim do czegokolwiek konkretnego w tym odcinku przejdziemy, to muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo pewnie wielu z Was jest zdziwionych, że ten odcinek ukazuje się w sobotę. Skoro normalnie publikuję odcinki z FIFA od poniedziałku do czwartku, to dlaczego ten odcinek jest w sobotę? No i teraz niektórych na pewno zmartwię, zwłaszcza fanów tej kariery. Ten odcinek ukazuje się w sobotę, ponieważ w tym tygodniu, jeszcze w tym tygodniu, ta kariera dobiegnie końca. Kariera Interem Miami zostanie zakończona. Chcę ją zakończyć do końca tego tygodnia, czyli dzisiaj ukaże się odcinek, to jest chyba 33, jak dobrze liczę. I jutro w niedzielę będziemy mieć 34, czyli ostatni finałowy odcinek tej kariery. Podjąłem taką decyzję, choć początkowo planowałem, żeby tą karierę ciągnąć aż do końca września, czyli do momentu wydania FIFA 23, ale stwierdziłem, że to się będzie po prostu ciągnąć za bardzo, bo musielibyśmy rozegrać jeszcze jakieś 3, może nawet 4 sezony, czyli w sumie ta kariera miałaby 7-8 sezonów. Uważam, że jak na karierę z zespołem spoza Europy to jest po prostu za dużo i trochę już zaczęłoby się to nudzić. Ja uważam, że te 4 sezony, bo teraz mamy czwarty sezon tej kariery, będzie w sam raz. Myślę, że to będzie dokładnie tyle, ile ta kariera potrzebuje, żeby zakończyć się w fajny sposób i żeby się jeszcze nie nudziła. Chciałbym też to zrobić ze względu na to, że mam bardzo fajny, tak mi się przynajmniej wydaje, pomysł na jeszcze jedną karierę w FIFA 22, którą rozpoczniemy sobie już w poniedziałek. Nie będę wam zdradzał dokładnie, co to jest za kariera, oczywiście przekonacie się o tym dopiero, jak już ten pierwszy odcinek wyjdzie, ale mogę zdradzić jedynie tyle, że będziemy grać w Europie, bo z pewnością wielu z was, myślę, że wszyscy chcemy już gry w Europie, walki o europejskie puchary, bo to jest jednak to, co najbardziej no, widzów interesuje i graczy FIFA, walka o Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji, ale będziemy grać zespołem słabym, który będziemy chcieli ładnie rozwinąć i będziemy grać w słabej dosyć lidze, ale uwierzcie mi, że pomysł na tą karierę myślę, że wielu z was się spodoba i myślę, że to będzie naprawdę fajna i ciekawa kariera. Znacznie krótsza od tej, jeśli chodzi o odcinki, ale będzie ona na pewno bardzo dynamiczna, więc myślę, że też ze cztery sezony sobie w niej rozegramy. Dobrze, przechodzimy już do tego, co mamy tutaj. To był taki dosyć długi wstęp, ale to były bardzo istotne rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Chciałbym teraz się skupić troszeczkę na kontraktach naszych zawodników. Zróbmy sobie to w ten sposób. Ronaldo niedawno dołączył, więc on ma tą pensję najwyższą ze wszystkich, to wiemy. I teraz słuchajcie, ja bym chciał to zrobić w ten sposób. Zobaczyć zadowolenie w ogóle piłkarzy z ich kontraktów. Zobaczmy, czy tutaj jest ktoś niezadowolony. Oczywiście będziemy patrzeć głównie pod kątem naszych najlepszych piłkarzy, czy ktoś jest niezadowolony. Gumny, tak średnio zadowolony ze swojego kontraktu i trudno mu się dziwić, bo zarabia naprawdę niewielkie pieniądze, więc tutaj zlecamy przedłużenie. Przede wszystkim chodzi o podwyżkę oczywiście. 25 tysięcy tutaj weźmy sobie tak, zobaczymy ile on chce. 25 tysięcy o rok, kwota odstępnego może być, jak najbardziej się na to zgadzam, akceptujemy i już jest zadowolony. Super, to jest bardzo ważne dla mnie, żeby ci nasi zawodnicy byli zadowoleni ze swoich kontraktów do końca sezonu. Niezadowolony jest Navarrete, on nie gra dużo, ale też tutaj zlecimy przedłużenie. Okej, może być, też zgadzam się na tą kwotę odstępnego, nie ma problemu. Azevedo zadowolony, tutaj też zawodnicy zadowoleni. I tutaj mamy tych wypożyczonych paru zawodników, okej. Czy jeszcze ktoś? Nie, raczej nie. Najciekawsze jest to, że Pepi jest zadowolony z kontraktu, mimo że zarabia naprawdę malutkie pieniądze, jak na to, jakie ma umiejętności. Więc tutaj podwyżka się jak najbardziej należy. Uważam, że na poziom 20 tysięcy. Okej. Kwota odstępnego jak najbardziej też mnie zadowala. Akceptujemy to. Ci młodzi zawodnicy jak najbardziej mogą, a nawet powinni mieć tak naprawdę te
kwoty odstępnego wpisane. Przechodzimy sobie więc już do meczu z Cincinnati. Tutaj na pewno nie zagra Eriksen, bo jest troszkę zmęczony. Tutaj damy szansę Pomykalowi. Resztę myślę, że zostawimy dokładnie tak jak jest. I przechodzimy sobie tutaj do tego spotkania. Szybka symulacja i Cincinnati remisujemy 2-2. Azevedo strzela bramkę i Ronaldo, nie wiem czy to nie jest przypadkiem jego pierwsza bramka dla nas zdobyta. No Ronaldo nie zalicza dobrego startu w MLS, zdecydowanie trzeba to sobie powiedzieć, jasno. Okej, okay, Pepi jest rozczarowany, że nie zagrał. No ja nie pamiętałem o tym, że chciał zagrać w tym spotkaniu. No bo dla mnie to się wydarzyło jakieś 2,5 tygodnia temu. Mamy ofertę wypożyczenia na Varetę. I to jest bardzo fajna oferta, na którą ja się zgodzę. Tak, krótki okres, okej, okay, zgadzamy się. I słuchajcie, widzę już tutaj ofertę za Pepiego. To jest oferta z FC Porto. To jest klub, który nie powiedziałbym, że jest jakiś najlepszy do rozwoju dla niego. Ale oczywiście my się na to zgodzimy, bo to jest jednak mocny europejski zespół. Ile będziemy chcieli za niego pieniędzy? Borussia Dortmund odrzuciła te 116 milionów. Czy my tutaj gdzieś mamy... tak, mamy informację od naszego asystenta, że nawet za 154 miliony mógłby Pepi odejść. Ale nie będziemy chcieli takich pieniędzy. Natomiast usiądziemy do negocjacji i będziemy chcieli przynajmniej 115 milionów. Ale to nie będą agresywne negocjacje. Zaproponujemy 116 i zobaczymy, co oni powiedzą. Ja wiem, że tracimy teraz fantastycznego piłkarza. Oni się od razu na to zgadzają. W porządku. Tracimy fantastycznego piłkarza, na dodatek Amerykanina, co dla nas no, jest tutaj bardzo fajnym scenariuszem, że on tutaj był. Ale no niestety. Niestety to jest taki moment, w którym musimy się z nim rozstać, bo po prostu on musi iść do Europy. Tacy piłkarze jak on muszą iść do Europy i tam rozwijać swoją karierę. Dla niego to jest bardzo dobry moment, tym bardziej, że my mamy Ronaldo. Więc uważam, że to nie będzie jakaś szczególnie bolesna strata. Ale w tej sytuacji zostajemy z Suarezem i to nie jest atak, który nas zadowala, jeśli chodzi o rezerwę. Dlatego musimy sobie zerknąć od razu tutaj na napastników, jakich mamy. No i będzie trzeba kogoś ściągnąć. To nie musi być nie wiadomo jak dobry piłkarz. Nawet ten Lacazette wygląda naprawdę fajnie. Zobaczmy sobie tutaj jego statystyki. No wyglądają całkiem dobrze. Strzelanie 80. Tak, to jest bardzo fajny kandydat na zawodnika, którego byśmy mogli ściągnąć. No nie mamy tutaj zbyt dużo tych napastników ogółem. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Mares też teoretycznie byłby zawodnikiem, który mógłby u nas pograć. Porównuję tutaj sztuczki i słabszą nogę. No to wygląda bardzo podobnie. Te cztery cechy. Lacazette ma tylko jedną. Porównajmy jeszcze sobie wartości. Tutaj 32 miliony, 120 tysięcy. Tutaj znacznie lepiej to wygląda w przypadku Lacazette. W ogóle chciałbym jeszcze zerknąć na nasz budżet transferowy, który jest zerowy praktycznie, ale to nic, bo i tak za chwilę dostaniemy pieniądze za Pepiego. No więc tak, przechodzimy sobie dalej. Burns został sprzedany, Nelson również został sprzedany. I słuchajcie, no rozsprzedamy się w tym okienku. Trochę mi się to nie podoba, że się będziemy tak rozsprzedawać z tych młodych zawodników. Fajnie by było ich zatrzymać do końca tego sezonu, no bo jednak walczymy tutaj o zwycięstwo w MLS. Bardzo chcemy wygrać MLS, żeby zwieńczyć fajnie tą karierę. Ale nie będziemy blokować tutaj transferu do Europy. No i z naszym wychowankiem, Guilherme Azevedo, będzie się trzeba pożegnać. Ale na pewno będziemy chcieli za niego troszkę więcej. Tutaj nasz asystent mówi, że nawet do tych 30 milionów byśmy byli w stanie wejść. Słuchajcie, ja tutaj nie zamierzam już negocjować jakoś szczególnie twardo. Zaczniemy od 30 milionów, ale będę gotowy go sprzedać nawet za 25. To jest takie minimum, które będę chciał. Poniżej tego go nie sprzedam, ale uważam, że to jest bardzo uczciwa cena za 20-latka, ocena ogólna 79. Dobra, będziemy powoli schodzić. Fajnie, że ten nasz wychowanek no po prostu będzie mógł się rozwinąć fajnie w Europie. Trafia do zespołu, w którym jest Keylor Navas, który też u nas grał przez około rok, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy dla niego kierunek. Będzie grał z byłym kolegą z zespołu, bardzo utytułowanym. No i cóż, rozstajemy się niestety z naszym wychowankiem Azevedo.
Chciałbym jeszcze na niego zerknąć tutaj z centrali składu w ogóle, bo doradzaliście mi, żeby mu zmienić pozycję. Ja się zastanawiam, bo on ma w ogóle, jaki on ma wzrost? 178, okej, okay, no to może być skrzydłowy. I my go mamy na lewym skrzydle. Czy on nadawałby się na jakąś inną pozycję? Powiem szczerze, że chyba nie za bardzo. Wydaje mi się, że to jest typowy lewy skrzydłowy. Ewentualnie bardziej lewy pomocnik może, chociaż niekoniecznie. No wydaje się, że jednak ten skrzydłowy, tylko no fatalnie tutaj właśnie to strzelanie wygląda u niego. To musiałby trochę jeszcze poprawić. No tak, to jest typowy lewy skrzydłowy, więc ja bym mu tutaj pozycji nie zmieniał. Zresztą teraz to i tak już nie ma znaczenia, no biorąc pod uwagę, że on odchodzi, ale to oznacza, że mamy kolejne potrzeby transferowe. Zobaczmy, jakich tutaj mamy zawodników na lewe skrzydło. No jest Sadio Mané, 32-letni. No tylko, że to są gigantyczne pieniądze, które absolutnie nie wchodzą w grę. No ale zastanawiam się, co z tym zrobić. Mamy Bale'a, który jest zdecydowanie za słaby. No mamy tego Mareza. Tylko jak tutaj on wygląda, jeśli chodzi o szybkość, przyspieszenie, szybkość biegu? No nie, to nie wygląda dobrze. On na skrzydło nie może być. Tutaj odpada oczywiście. No tutaj ciężko. Jeśli chodzi o tych zawodników, których mamy na liście życzeń, to nie widzę za bardzo kandydatów na te pozycje, jedynie tam na napastnika. Więc słuchajcie, trzeba kogoś poszukać. Ja myślę, że chcemy tutaj sięgnąć raczej po piłkarzy znanych, po duże nazwiska, właśnie po 30. Nie będziemy tych młodych zamieniać innymi młodymi, bo my potrzebujemy tutaj piłkarzy na tu i teraz, piłkarzy gotowych, którzy po prostu będą w stanie nas poprowadzić do zwycięstwa w MLS. Więc przeszukujemy sobie Premier League na początek, zobaczmy, czy jest ktoś taki w Arsenalu. Nie wiecie co, inaczej zrobimy. Tutaj dowolny zespół. Po prostu całą Premier League sobie przejrzymy i nie ma zbyt dużo takich piłkarzy. Oni obaj odpadają, bo są na zbyt wysokim poziomie. Więc przechodzimy sobie do Ligi Francuskiej. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jest Neymar, który też jest na zbyt wysokim poziomie zdecydowanie. Bundesliga też oczywiście sobie sprawdzamy. Tutaj nikogo takiego nie ma. No, nie wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że kogoś ciekawego jednak znajdziemy. Jest Lorenzo Insigne. I to już wygląda bardziej sensownie, tylko jak tutaj z tempem. Przyspieszenie, szybkość biegu, okej, okay, to ujdzie, to nie wygląda źle. No te statystyki naprawdę robią wrażenie, on wygląda bardzo dobrze. I to jest piłkarz, który jak najbardziej na lewe skrzydło by się nam przydał. Dodajemy go do listy życzeń. I myślę, że to jest bardzo realny dla nas w tym momencie cel transferowy. Oczywiście chcemy jeszcze przyjrzeć się lidze hiszpańskiej. Tutaj jest Eden Hazard. Ale nie, wydaje mi się, że dużo lepszą opcją byłby właśnie Insigne. Czy mamy jeszcze tutaj jakąś ligę, którą warto sprawdzić? Nie wydaje mi się. Możemy ewentualnie jeszcze popatrzeć za napastnikiem jakimś ciekawym. Może kogoś jeszcze tutaj takiego znajdziemy. Więc tak, znowu Premier League, zobaczmy. I czy tutaj będzie ktoś ciekawy? Jest Griezmann, który co ciekawe jest w Liverpoolu. No ale to jest za duża pensja. Choć on wygląda naprawdę fajnie, ale no nie, odpuścimy go sobie. Tutaj raczej nie. No myślę, że ten Lacazette będzie najlepszą opcją dla nas. Tym bardziej, że jego tygodniówka nie jest wysoka. Ona jest naprawdę fajna. Ale przejrzymy sobie jeszcze te inne ligi w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego napastnika. Ale tutaj nikogo takiego niestety nie ma. Więc lecimy dalej do Bundesligi. Tutaj jest Robert Lewandowski. No ale ta wartość... Pensja jest okej w sumie. Pensja już bardzo spadła, ale wartość jest zdecydowanie za duża. Gdyby była mniejsza wartość, to byśmy poszli po Lewandowskiego, bo to jest naprawdę fajna opcja. No ale nie będziemy za niego płacić aż takich pieniędzy. Zapata. Tutaj jest znacznie mniejsza wartość. Całkiem wysoka jeszcze pensja, ale to nic. No ale on nie wygląda jakoś spektakularnie, szczerze mówiąc. Uważam, że Lacazette to jest chyba nawet lepsza opcja. Serie A zobaczmy. Tutaj mamy trochę piłkarzy. Edin Dzeko to już go mamy na liście życzeń, ale nim się nie interesujemy. To jest za słaby poziom. Tutaj też nas nie interesuje. Ok, i zostaje nam jeszcze Liga Hiszpańska do sprawdzenia. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Aubameyang? Nie. To jest trochę już za słaby poziom w tym momencie. 35 lat? Niekoniecznie.
Jest Moreno. To jest bardzo duża wartość, ale teoretycznie myślę, że nawet byłoby to do zrobienia. Pensja jest ok. To wygląda tutaj dobrze wszystko. Wiecie co, dodajmy go sobie, bo on wygląda naprawdę ciekawie. Immobile też wygląda nieźle, ale za duża pensja, zdecydowanie za duża pensja. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się nim zainteresowali. Więc słuchajcie, tutaj mamy wszystko już zrobione tak naprawdę. Dlatego przechodzimy sobie po prostu dalej i czekamy, co się wydarzy z tymi naszymi zawodnikami. Mamy raporty zwiadowcze. Zobaczmy tych juniorów tutaj. No będę brał już tylko takich naprawdę wybitnych, co i tak już nie ma większego znaczenia, biorąc pod uwagę, że kończymy za chwilę tą karierę. Więc ci juniorzy już tutaj nam dużej różnicy nie zrobią, ale oczywiście jak ktoś ciekawy będzie, to sobie weźmiemy. Ten Patrick Watson wygląda całkiem nieźle, więc go sobie weźmiemy. Tutaj potencjał jest fajny, ale ocena początkowa słaba, więc resztę już sobie tutaj odrzucamy. Ale tego jednego juniora zobaczmy sobie w naszej szkółce. I ten Patrick jest środkowym pomocnikiem ofensywnym. Czy rzeczywiście? No ciężko powiedzieć. Bardziej myślę, że mógłby to być nawet środkowy pomocnik. Chociaż nie jestem co do tego przekonany. Może nawet lewy skrzydłowy. Chociaż nie. To nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o skrzydło. On jest bardzo niski. No nie podoba mi się ogólnie to, jak to tutaj wygląda. Wiecie co, ten środkowy pomocnik ofensywny chyba jednak jest dla niego dobrą opcją. Dobra, zostawmy go na tym. Więc jedynie mu tutaj damy jakiś inny plan rozwoju oczywiście. W co on mógłby iść? Myślę, że bardziej coś... Dobra, wysunięty rozgrywający. Niech będzie coś takiego. Myślę, że to w jego przypadku jest najlepsze. Więc to mamy załatwione. Lecimy dalej. Gramy z New York Red Bulls. Zespół trochę zmęczony, więc tutaj będzie troszkę zmian. No i przede wszystkim będzie tutaj trochę pożegnań. Azevedo żegna się z zespołem i Pepi. Po raz ostatni nasza drużyna z tymi dwoma zawodnikami, którzy stanowili o naszej sile, o sile naszej drużyny przez wiele sezonów, przez większość tej kariery. No na koniec niestety oni odchodzą. Tutaj też wejdzie Pomykal. Jeśli chodzi o obronę, to chyba sobie to tak zostawimy. Nie, wejdzie Felipe. I teraz jeszcze rolę. Kogo byśmy chcieli dać na kapitana? Wiecie co? To jest pożegnalny mecz Pepiego. Niech Pepi będzie kapitanem. I zobaczymy, w jaki sposób pożegna się z naszą drużyną. Przechodzimy do tego meczu i... wygrywamy 3-0. Bramki strzelają dla nas Ronaldo, Messi i Pomykal. Więc nasz kapitan w tym spotkaniu nie strzelił gola. Zobaczmy, jak zagrał. Ocena 7-0, całkiem niezła. W ogóle bardzo ładne oceny naszego zespołu. Ok, przechodzimy dalej i czekamy na wiadomość o sprzedaży tych naszych zawodników, bo chcemy już też te pieniądze po prostu za nich. Na razie mamy końcowe raporty o paru tutaj piłkarzach. Dopiero teraz mi się przypomniało, że ja sprawdzałem tutaj tych paru piłkarzy w poprzednim odcinku prawdopodobnie, ale to nie są piłkarze, którymi my się teraz interesujemy. Nie, żaden z nich nie jest dla nas interesujący, więc na razie przechodzimy sobie dalej. Mamy informację, Navarrete został wypożyczony, Pepi został sprzedany za 116 milionów do FC Porto, 103 miliony trafiają do naszego budżetu i nasz wychowanek Azevedo trafia do Lipska, 23 miliony za niego dostajemy. No i nasz skład bez tych dwóch zawodników tak naprawdę w ogóle nie stracił na jakości, bo Pellegrini zastąpił Azevedo, Ronaldo wszedł za Pepiego i to wygląda wciąż bardzo dobrze, ale oczywiście musimy mieć szerszą ławkę na tych pozycjach, to jest oczywiste, więc w tej chwili musimy już podejmować decyzję. I myślę, że Insigne to jest piłkarz, którego bardzo tutaj potrzebujemy. Jeszcze tylko zobaczcie ten budżet transferowy, no jest potężny. Okej, zróbmy sobie to w ten sposób. No i idziemy po Insigne. Wartość jest całkiem spora. Mam też nadzieję, że uda się tutaj zbić tą tygodniówkę wyraźnie. Okej, przechodzimy sobie do negocjacji. Ile by tutaj za niego zaoferować? Zacznijmy tak delikatnie, 29 milionów, ale też blisko jednak tej aktualnej wartości. No to są gigantyczne pieniądze. Usuwamy ten procent od sprzedaży. Tutaj
delikatnie 33 miliony, bardzo blisko jego wartości. 45 800, okej. Więc tak, 35 800, trochę powyżej wartości tego piłkarza. Oni też schodzą, to mi się podoba. I myślę, że gdzieś tutaj się spotkamy w połowie. 35 900. I oni się na to zgadzają. Może to nie jest jakaś super kwota dla nas korzystna, biorąc pod uwagę, że to już jest 33-letni zawodnik, no ale bardzo go potrzebujemy na teraz. No i on ma nam pomóc po prostu wygrać MLS. To jest dla nas bardzo ważne na koniec tej kariery, więc mamy dużo pieniędzy, więc będziemy je wydawać. Kluczowy zawodnik to akceptujemy oczywiście. Na 2 lata, spróbujmy na 3. Oni się na to zgadzają. Bez klauzuli, oni chcą klauzulę. Okej, zgadzam się na dokładnie taką, jaką tutaj podali, nie ma problemu. On jest gotowy bardzo mocno zejść z pensji, co mi się bardzo podoba. Tutaj zejdźmy sobie do 500 tysięcy, a tutaj do 55. Zobaczymy, co oni na to powiedzą. Na pewno będzie jakaś kontroferta i jest dosyć spora. Okej, więc tak, tutaj 58, tutaj 670, zobaczymy. Okej, im się nie podoba taka konstrukcja, więc tutaj sobie zmienimy na 60 tysięcy. To jest maks, jaki jestem w stanie mu zapłacić. Tutaj 750. Czy jesteśmy dogadani? Jesteśmy dogadani, więc Insigne do nas dołącza. Zobaczymy, jaki dostał numer. Przechodzimy sobie tutaj do centrali składu. Ustawiamy sobie to w ten sposób. I tak, Insigne dostał 9 po Pepim. Czy chcemy, żeby on brał 9? Zobaczmy, jakie tu jeszcze są wolne numery. Czy jakiś numer, wiecie co? Niech weźmie sobie 19. Do Insigne trafia 19, natomiast my od razu nie czekamy na nic i ruszamy po, no właśnie, po kogo? Czy po Lacazette, czy po Moreno? Strzelanie 84, tutaj mamy 80. Jeśli chodzi o cechy, no to nieco więcej ma Moreno. Słabsza noga, 4 gwiazdki, tak samo. Wartość 55 milionów i całkiem niska pensja. Tutaj 18 milionów i też niska pensja. No ale my mamy dużo pieniędzy i naprawdę przyda nam się mocny zawodnik tutaj na koniec. Więc słuchajcie, spróbujmy. Jeżeli uda się tutaj go kupić za mniej więcej gdzieś okolice jego wartości, to myślę, że powinniśmy zrobić ten transfer. 50 milionów, zobaczymy, co oni powiedzą. Oni chcą ogromnych pieniędzy, no na takie to się na pewno nie zgodzimy. 55 milionów, czyli jego wartość. Co wy na to? 71. Fajnie, że zeszli, bo to już jest wyraźne zejście z tego, co początkowo proponowali. Ale my tutaj będziemy bardzo powolutku szli do góry, bo nie chcemy przekraczać za niego 60 milionów. Choć być może się tak stanie, ale zobaczymy. 57,5 to moja oferta. I oni się zgadzają. Trzeba przyznać, że bardzo szybko się ugięli. Więc tak, idziemy po Moreno. Uważam, że to jest bardzo fajny transfer, bardzo fajna kwota za tego piłkarza. Tylko żeby udało się tutaj jeszcze wynegocjować korzystny kontrakt. Więc tak, kluczowy zawodnik to oczywiście akceptujemy. Na 2 lata. Ja myślę, że na 3 możemy podpisać. Okej, oni się zgadzają. Bez klauzuli i on się zgadza na potężną wręcz obniżkę pensji. Naprawdę, to jest, jestem zaskoczony. Damy mu 400 tysięcy i tutaj 40. Jeszcze raz, 40, ok. I czy oni się na to zgadzają? Oni się na to zgadzają. Więc, no cóż, jestem naprawdę zadowolony, bo dokonaliśmy 2 świetnych wzmocnień. Moreno prawdopodobnie dostał 9, czy tak się stało? Tak jest, on myślę może być tutaj następcą Pepiego. Jak najbardziej. Więc tak, mamy teraz tych 2 zawodników. Za Greya Moreno i Moreno za Ronaldo na stałe. Natomiast oczywiście Ronaldo będzie też grał. Tutaj myślę, że za Moyano sobie wejdzie Insigne i on wejdzie za Pellegriniego. No i tak wygląda nasz skład w tym momencie, który jest pełen wielkich gwiazd, słuchajcie. Insigne, Moreno, Messi, Eriksen, Koulibaly, Alba, Hummels i Szczęsny. To są wszystko gwiazdy piłki nożnej po 30. Z młodszych zawodników też bardzo dobrych. Mamy tutaj jedynie Willocka, Fergusona i Gumnego w tym momencie. Skład bardzo doświadczony i mam nadzieję, że skład, który sięgnie w tym sezonie po MLS, bo to jest dla nas najważniejsze na koniec tej kariery.
Messi nie zagra w tym spotkaniu. Tutaj damy szansę Pellegriniemu. Za Hummelsa Smalling. Za Albę Lopez. Za Gumnego ma kto wejść? Dobra, niech wejdzie Górski. Troszkę takim pokombinowanym składem. Smalling kapitanem może być. I z Nashville wygrywamy 3-0. Pellegrini, Willock i Górski. Okej, okay, Górski pierwszą bramkę dla nas zdobywa. W porządku. Okej, okay, mamy tutaj wiadomość od Smallinga. Cieszę się, że może zagrać w spotkaniach, że dajemy mu więcej szans. Widzimy tutaj, że Pomykal ukończył kolejny plan rozwoju. Co by tu mu dać? No zdecydowanie najszybciej zrobi to, więc idziemy w rozgrywającego z nim. I przechodzimy sobie dalej. Jeśli chodzi o okienko transferowe, ja myślę, że tutaj już nic więcej nie chcemy robić. Bardzo fajna oferta z Boca Juniors. To jest ciekawy kierunek dla niego, ale bez opcji wykupu. Wtedy się zgodzimy. No i dla nas tak naprawdę to okienko jest już zakończone, chyba że ktoś przyjdzie jeszcze po jakiegoś z naszych młodych piłkarzy, co oczywiście jest możliwe, nie da się tego wykluczyć. Mamy fajny, wypoczęty zespół i przechodzimy sobie do szybkiej symulacji. Ronaldo po wejściu z ławki, zmienił Messiego w ogóle, Ronaldo strzela dla nas bramkę i Jordi Alba również strzela dla nas bramkę. Okej, okay, przechodzimy sobie dalej. No i ciekawy jestem, czy coś w tym ostatnim dniu okienka jeszcze się wydarzy ciekawego. Zobaczmy wiadomości. Okej, okay, Mojano ma tutaj dogadane wypożyczenie na krótki okres, więc my się na to zgadzamy, akceptujemy to. No i zobaczymy, co się będzie działo w tych ostatnich 10 godzinach. Nasz budżet transferowy wciąż jest całkiem spory. No ale nie będziemy robić żadnych transferów na siłę, bo uważam, że po prostu już kolejne transfery nie są tutaj potrzebne. Możemy jedynie zerknąć jeszcze raz na ten zespół, pomyśleć. No ale chyba nie. Chyba nie będę już tutaj nic robił, bo no nie ma to po prostu sensu. Ten zespół jest gotowy, żeby wygrać MLS i po prostu liczę na to, że nam się to uda. Mamy wiadomość, że Mojano został wypożyczony. Bardzo fajnie. Przechodzimy sobie dalej. Czekamy jeszcze na ewentualnie jakieś wiadomości. Jak na razie nic nie napływa. Okej, dalej nic, więc najprawdopodobniej nawet jeśli teraz ktoś się do nas zgłosi, to już nie dojdzie to do skutku, bo jest po prostu za mało czasu. Więc po prostu sobie to okienko kończymy. Możemy jeszcze sobie w sumie w tej ostatniej godzinie zerknąć, jak to wygląda w przypadku naszego klubu. Szukamy Interu Miami. Ojejku, ile te... Aha, dobra, to jest nasz klub. Okej, okay, no jak widzicie, no gigantyczny obrót tutaj zrobiliśmy. Inne zespoły to w większości mają tutaj zero, a my mamy 222 miliony, które wydaliśmy, a zarobiliśmy 250 milionów, więc słuchajcie, wyszliśmy tutaj jeszcze na całkiem spory plus. No ale zobaczcie, ilu zawodników od nas odeszło, ilu zawodników do nas przyszło. No to było niesamowicie intensywne okienko transferowe. Ale uważam, że bardzo udane. Jestem z tego okienka bardzo zadowolony. Mamy raport o juniorach. Czy tutaj chcemy cokolwiek robić? Na razie nie. Koniec ostatniego dnia okienka. No dobrze, więc przechodzimy sobie dalej i czekamy na kolejne spotkania, które tutaj będziemy rozgrywać. Czeka na nas już tutaj Toronto. Więc tak, zerknijmy sobie na zespół. Insigne i Moreno mają już plus 2 do oceny ogólnej, więc bardzo fajnie. Właściwie nie do oceny ogólnej, tylko no jeśli chodzi tutaj o formę, o skupienie. Czy chcemy jakieś zmiany tutaj wprowadzać? Wydaje mi się, że nie. Po prostu sobie przechodzimy tutaj do szybkiej symulacji i z Toronto na wyjeździe remisujemy 2-2. Insigne strzela pierwszą bramkę dla naszego zespołu. No dobrze, powiem wam szczerze, że te nasze ostatnie wyniki nie są jakieś zachwycające. Ale nie jestem pewny, czy ja chcę tutaj wprowadzać jakieś zmiany w tym zespole, bo no jednak prowadzimy w lidze. No i nie wygląda to też jakoś źle. Pellegrini tutaj dostanie szansę za Messiego. Niech sobie wejdzie Mróz, damy szansę też tym młodym troszkę pograć. W ten sposób sobie to poukładamy. Okej, okay, i takim składem wychodzimy na ten mecz. I w tym spotkaniu znowu remisujemy 2-2. Mróz i Pellegrini strzelają dla nas bramki. Słuchajcie, to jest chyba moment, w którym musimy się zastanowić, dlaczego to nie działa.
bo mamy fantastyczny zespół, fantastyczny skład, fantastycznych zawodników, ale coś tu jest nie tak, bo te wyniki no nie pokazują tego. I zastanawiam się, czy nie chcemy zmienić formacji, tylko pytanie, na jaką? Zobaczmy, jakich zawodników mamy na ławce. I dysponując taką siłą ofensywną, że mamy tutaj przede wszystkim Ronaldo, to myślę, że możemy pomyśleć o tym, żeby jakąś bardziej ofensywną formację zastosować. Tylko jaką? Na pewno musiałaby to być formacja z dwoma napastnikami i myślę, że to nie jest głupie rozwiązanie. Tylko jeszcze tak, jeśli chodzi o środek tutaj pomocy. Tutaj zazwyczaj mamy kogoś zmęczonego, więc okej. Słuchajcie, czy chcemy to zrobić w ten sposób, czy może nie? Tak, na pewno nie chcemy tego zrobić. Tak też nie. Słuchajcie, zróbmy tak. 4-4-2. Tylko właśnie, czy my chcemy to robić w ten sposób? Tutaj mamy ten drugi skład. Wiecie co? Ja sobie wejdę tutaj w składy i dodam po prostu nowy skład. Trzeci. I ten trzeci skład będzie miał właśnie typową formację 4-4-2. Tylko podniesiemy sobie tutaj tych zawodników do skrzydłowych i troszeczkę to sobie zawęzimy. Więc tak, tutaj lewy skrzydłowy, tutaj prawy skrzydłowy. Na prawym skrzydle będzie sobie grał Messi, tu Moreno i Ronaldo. Ronaldo ma lepszą nogę prawą, a Moreno ma lewą, więc ich tutaj sobie zamieniamy. Eriksen z Fergusonem tutaj na środku pomocy, reszta tak jak jest, tak ma zostać. Jedynie Willock może za Fergusona, w sumie niech tak wejdzie. I spróbujemy sobie taką formacją troszkę pograć. Tak, ustawiamy sobie to w ten sposób. I zobaczymy, jaki to przyniesie rezultat. Mam nadzieję, że jak najlepszy. Mamy tutaj znowu raporty zwiadowcze. Czy będzie tutaj jeszcze ktoś ciekawy? Prześledźmy sobie tych zawodników szybciutko. Jak na razie nikogo ciekawego tutaj nie widzę. I chyba nikogo ciekawego tutaj po prostu nie ma. Ok, więc Brazylijczyków wszystkich odrzuciliśmy. Jeśli chodzi o zawodników z USA, to również nie widzę tutaj za bardzo nikogo. Chociaż tego możemy podpisać. Ok. I gramy teraz sobie z Filadelfią. Skład wygląda dobrze. Moreno troszeczkę zmęczony, ale ja mimo wszystko chciałbym, żeby on zagrał, bo po prostu chcę zobaczyć, czy ta formacja dobrze się spisze. I w tym spotkaniu wygrywamy 2-1. Czerwoną kartkę niestety dostał Eriksen. Willock i Moreno dla nas strzelają. No wiecie, to nie jest wynik, który by mnie satysfakcjonował po zmianie formacji, ale zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Na jakiś czas jeszcze sobie tą formację zostawimy. Dobrze, przechodzimy na razie dalej. I gramy teraz z Orlando City. Tutaj oczywiście Eriksena sobie na razie wyrzucamy. Dobra, zapisujemy to w ten sposób. To i tak jest tylko tymczasowe. I przechodzimy sobie tutaj do tego spotkania. I za Lalane sobie tutaj wejdzie Ferguson. I myślę, że dokładnie takim składem chcemy zagrać w tym meczu. Tak. Takim składem wychodzimy i zobaczymy, jak tym razem ta formacja. Znowu wygrywamy, ale znowu nie jest to jakieś obfite zwycięstwo. Natomiast statystyki wyglądają całkiem fajnie, więc jak na razie zostawiam to w ten sposób. Zobaczymy jeszcze dalej, czy będziemy to zmieniać, czy nie. Na razie zaufamy tej formacji. Zerknijmy sobie, jak to wygląda w ogóle w kalendarzu. No jeszcze troszeczkę tych spotkań nam zostało. Więc okej, przechodzimy sobie dalej. Te dwa odcinki w ogóle weekendowe, czyli dwa ostatnie odcinki tej kariery, będą nieco dłuższe niż normalnie, bo ostatnio zazwyczaj robiłem odcinki, które... to będzie prawy skrzydłowy. Które trwały powyżej 20 minut. Nieco powyżej 20 minut. Zazwyczaj coś koło tego te odcinki trwały, natomiast te dwa w ten weekend myślę, że będą blisko 40-minutowe, bo po prostu chcę już wszystko w tych dwóch odcinkach domknąć definitywnie. Tutaj za Lalane oczywiście sobie wejdzie Eriksen. Za chwilę po tym meczu zrobimy to na stałe. Tutaj szybka symulacja i remisujemy 2-2. Ronaldo nie strzela z rzutu karnego. No i to jest poważny problem, bo wychodzi na to, że ta formacja jednak nie spisuje się tak, jakbyśmy chcieli.
No, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie w meczu z New York City. Zerknijmy sobie tutaj na nasz zespół. Oczywiście tutaj już na stałe dokonujemy tej zmiany, to zapisujemy. No dobrze, i przeciwko New York City. Czy my chcemy znowu tym składem wyjść? Troszeczkę tutaj myślę, że możemy pozmieniać. Niech wejdzie Ferguson za Eriksena. Felipe może sobie tutaj zagrać za Hummelsa, który jest trochę zmęczony. Tutaj damy szansę Lopezowi. Czy jeszcze coś byśmy chcieli zmienić? Wydaje mi się, że nie. Zostajemy w ten sposób. Przechodzimy do szybkiej symulacji. Mam nadzieję, że ten mecz wygramy i to obficie. Znowu 2 do 1. Moreno dwie bramki, fajnie, ale... No, nie wiem do końca, co zrobić z tą formacją, bo niby nie jest źle, niby wygrywamy, no ale co to są za zwycięstwa? Naprawdę nieciekawe. Chciałbym jeszcze zerknąć na jedną rzecz. Poustawiajmy sobie tych zawodników w ten sposób i zobaczmy na formę naszych najlepszych zawodników. Tutaj jest dobra, tu jest w miarę. Messi ma doskonałą, ok. Kto tutaj ma słabą formę? Eriksen i Koulibaly nie są w zbyt dobrej formie. Kto jeszcze ma tutaj w miarę? Hummels. No właśnie, ta nasza obrona nie ma najlepszej formy. No dokładnie, tutaj jest troszkę problem w tej naszej obronie. No ale co możemy na to poradzić? No niewiele. Ogólnie ci zawodnicy, nasi podstawowi, są w całkiem niezłej formie. Większość z nich wygląda naprawdę w porządku. No ale wyniki nie są jakieś niesamowite. Tutaj zmieniamy mu pozycję. Troszeczkę poprawia to jego ocenę ogólną. Niech idzie w co? W fałszywego skrzydłowego. Dobra, i przechodzimy od razu sobie do tego spotkania z Nashville. Zespół wypoczęty. Czy chcemy wprowadzać jakieś zmiany? Zastanawiam się właśnie nad tym. Dobra, dostanie szansę znowu Felipe za Koulibaly'ego. Tutaj dostanie szansę Lopez, młody. I myślę, że tak to sobie zostawimy. Szybka symulacja z Nashville. Troszeczkę zmieniona linia obrony. No i wygląda to całkiem przyzwoicie. Insigne, Ronaldo i Moreno strzelają dla nas bramki. Okej, okay, więc jak na razie to w miarę dobrze działa, powiedzmy. Zostajemy w takim razie przy tej formacji dalej. Ronaldo się cieszy, że gra. No, choćby z tego powodu fajnie było zmienić tą formację, żeby Ronaldo tutaj też się czuł doceniony i żeby grał. Plan rozwoju tutaj Fergusona mamy. Okej, to zrobi najszybciej, więc idziemy w tym kierunku teraz z nim i przechodzimy sobie dalej. Mamy raporty, ostatnie raporty o juniorach, więc tutaj tylko sobie przelecimy szybko zobaczyć ten Andrade. Carlos Andrade wygląda świetnie, podpisujemy go. Czy jeszcze ktoś będzie tu wyglądał dobrze? Niestety nie. I jeszcze mamy zawodników z USA. Ten wygląda, Joe Armstrong, bardzo fajnie, to jest bramkarz. No tutaj jest świetny potencjał, ale fatalna ocena początkowa, więc nie bierzemy go. I przechodzimy sobie jeszcze do tych juniorów. I mamy... Aha, to jest dwóch bramkarzy, co ciekawe. Mamy no dwa bramkarskie talenty, w porządku. No więc idź tutaj sobie w bramkarza, a ty idź w co? Wybiegającego. Okej, no ale ten wygląda naprawdę fajnie, muszę powiedzieć. Dobra, przechodzimy sobie w takim razie do meczu z Columbus Crew. Bez żadnych zmian, tym razem doświadczona linia obrony Koulibaly i Alba zostają. No i mam nadzieję, że to będzie wyglądało naprawdę dobrze. Jest 2 do 0, statystyki w porządku, jest ok. W tym odcinku sobie jeszcze dokończymy te mecze fazy ligowej, a w następnym odcinku już sobie przejdziemy do tych ostatnich kilku spotkań tej kariery, czyli do spotkań fazy playoff. Tutaj nam co zostało jeszcze? Tu jedno spotkanie, tu trzy, więc cztery spotkania jeszcze sobie rozegramy. Tak dosyć szybko. Z Chicago Fire. Wychodzimy dokładnie chyba tym samym składem, który grał ostatnio. Zobaczymy, jak się spisze. Wygrywamy znowu 2 do 0. Moreno i Insigne. No widać, że to były bardzo udane transfery, bo oni tutaj od początku grają naprawdę dobrze. Strzelają dla nas dużo bramek. Przechodzimy sobie dalej. Przed nami spotkanie z Cincinnati. Tutaj ta wiadomość o juniorach nas za bardzo nie interesuje w tym momencie. Nic nie zmieniam, przechodzimy znowu do tego spotkania w dokładnie takim kształcie i to wygląda coraz lepiej, coraz fajniejsze te nasze wyniki. Alba, Suarez, Willock i Messi. Niestety Gumny dostał czerwoną kartkę, ale grając w osłabieniu wygrać 4-1, naprawdę był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Zawodnik zawieszony, to już wiemy. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj pozwolimy w meczu z Salt Lake City, żeby nasz asystent
dobrał skład. Zobaczymy, jak ten skład dobrany przez asystenta sobie poradzi. 3 do 0, świetnie. Hat-trick Moreno. To wygląda naprawdę dobrze. Oceny naszych zawodników chciałbym zobaczyć. Zagrał w ogóle Górski. Cała drużyna zagrała nieźle. Moreno ocena 10-0, niesamowite. Okej. Dobra, przechodzimy dalej. I zostały nam jeszcze dwa mecze do rozegrania. Tutaj mamy koniec zawieszenia gumnego. Okej, przechodzimy dalej. Znowu gramy z Columbus na wyjeździe. Tutaj dokonamy paru zmian, bo troszeczkę zmęczeni są nasi niektórzy zawodnicy. Tutaj wejdzie sobie Pellegrini, za Eriksena Ferguson i za Hummelsa Felipe. Ronaldo kapitanem może być. Pierwszy raz chyba w roli kapitana zagra Ronaldo. Wygrywamy 2 do 1. Pellegrini i Moreno strzelają dla nas bramki. No i został nam ostatni mecz do rozegrania w tym odcinku. A nie, przepraszam, to już był ostatni mecz. Trochę się zagapiłem. Okej, więc tutaj już wszystko jest jasne. Przed nami półfinały konferencji, czyli ćwierćfinał jakby całego MLS. Oczywiście runda wstępna nas omija ze względu na to, że udało nam się wygrać naszą konferencję. Przechodzimy dalej, żeby poznać jeszcze w tym odcinku naszego rywala. Junior chce odejść, okej, więc go weźmy. Dobra. I jeszcze nie znamy naszego rywala. Przechodzimy dalej. I już wiemy, że będziemy grać z Atlantą United. I to już kolejne spotkanie tutaj mamy od razu, 26 listopada. Odpowiedzmy jeszcze temu naszemu juniorowi. Jesteśmy pod wrażeniem. I zerknijmy sobie jeszcze tylko, jak wygląda drugie spotkanie. To są ćwierćfinały całego MLS. Cincinnati zagra z DC United, Los Angeles FC z Portland, Salt Lake z Earthquakes. Okej, brakuje tutaj kilku drużyn, które wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radziły w ostatnich latach i docierały wysoko. Natomiast jest też parę mocnych drużyn, no choćby Atlanta, DC United i Los Angeles FC to są bardzo mocne zespoły. No i słuchajcie, zacznie się walka, prawdopodobnie 3 ostatnie mecze, no bo liczę, że dotrzemy do finału. Prawdopodobnie 3 ostatnie mecze tej kariery, no i kwestia, czy uda nam się na koniec tej kariery wygrać MLS, na co nie ukrywam, bardzo liczę, bo to by było piękne zwieńczenie tej kariery, ale czy uda nam się to osiągnąć, to dowiecie się w ostatnim odcinku, który ukaże się już jutro. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.